Niedaleko Peterborough w prowincji Ontario, na potężnym bloku krystalicznego wapienia, zwanego również białym marmurem, o wymiarach 55 na 30 metrów, znajduje się ponad 900 rysunków, które zostały wykonane najprawdopodobniej przez Algonkinów w okresie roku 900 do 1400 naszej ery. Zapomnianą w ogóle przez stulecia świętą skałę odkrył ponownie w 1924 roku historyk Charles Kingham. No i wyryte tu łodzie różnią się od tych, jakimi tak naprawdę pływali Indianie. Natomiast jedna łódź słońca, taki stylizowany statek szamana z długim masztem zakończonym słońcem, przypomina takie petroglify, które również można by odnaleźć na terenach północnej Rosji czy na terenach Skandynawii. No podobne, co ciekawe, podobne są w ogóle też bardzo postacie szamanów, które są też na rysunku widoczne. Jak się dobrze wpatrzymy, to takie ludziki, głowy, ręce, takie rysunki jak małe dzieci rysują najczęściej. Profesor Barry Fell z Harvardu, który badał te petroglify po przejściu na emeryturę, doszedł do wniosku, że ich autorem był w ogóle norweski król Wooden Liti, tak na marginesie w dosłownym tłumaczeniu by to znaczyło sługa Odyna, który podobno około roku 1700 przed naszą erą dotarł właśnie z Norwegii do rzeki Świętego Wawrzyńca i popłynął następnie w kierunku jej źródeł. Natomiast jak twierdzą w ogóle Romas i Jean Vastokas, najwięksi znawcy Peterborough, Indianie uważali jedno z pęknięć w skale za wejście do takiego podziemnego świata lub można by powiedzieć do takiego symbolicznego łona Matki Ziemi. No jest to dosyć ciekawa sprawa z tymi petroglifami. Jeśli coś więcej będziecie wiedzieli, zachęcam, żeby umieszczać w komentarzach, ale jeśli ktoś będzie gdzieś w okolicach Ontario, no warto, żeby sobie zerknął na te właśnie petroglify.